Witam na kanale Zakupowe Recenzje. W dzisiejszej recenzji przetestuję jedno z ważniejszych urządzeń artykułów gospodarstwa domowego, a dokładniej czajnik elektryczny Xiaomi Smart firmy Xiaomi. Udało mi się go kupić za, myślę, dość rozsądną cenę 188 zł. No i oczywiście są dostępne czajniki z możliwością regulacji temperatury za 100 zł, jednak myślę, że ich jakość wykonania nie jest współmierna do tych czajników, których cena oscyluje od 200 do 300 zł. Zaś w tych droższych nie podobało mi się to, że regulacja temperatury odbywała się za pomocą takiej podstawki. Dlatego zdecydowałem się właśnie na ten czajnik firmy Xiaomi. Dodatkowo wszystkie produkty, z którymi miałem styczność tej właśnie firmy, okazały się naprawdę całkiem niezłe, do tego w rozsądnej cenie. Wszystkich widzów zachęcam do subskrypcji, pozostawienia kciuka w górę, komentowania. Tymczasem przejdźmy do rozpakowania urządzenia. Opakowanie jest przyzwoite, nie wyróżnia się niczym specjalnym, oprócz tego wielkiego napisu Made in China, który świadczy o tym, że najprawdopodobniej Chińczycy są dumni ze swojego produktu. I tu od razu powiem, że to jest ściema, ponieważ wyświetlacz pokazuje maksymalnie temperaturę 99 stopni. Z jednej strony opakowania w rogu mamy kod QR do pobrania aplikacji Mi Home, dzięki której połączymy się telefonem za pomocą Bluetooth z naszym dzbankiem. Podstawowe informacje: moc dzbanka 1800 W, pojemność 1,5 litra, kolor czarny. Ja wybrałem ze względu na to, że po prostu mam sprzęt w tym kolorze. Jest też dostępny kolor biały. Z drugiej strony mamy również informacje i po kolei. Wnętrze dzbanka jest wykonane ze stali nierdzewnej typu 304, którą charakteryzuje wysoka odporność na korozję. Funkcja podtrzymywania temperatury wody, bardzo przydatna funkcja, wyświetlacz z aktualną temperaturą, automatyczne wyłączenie w przypadku braku wody, brytyjski termostat firmy Strix, którego żywotność jest określana na 10 lat i podwójna obudowa, dzięki której po zagotowaniu wody, gdyby użytkownik umyślnie lub nieumyślnie dotknął, to się nie poparzy. Po otwarciu opakowania na pierwszym miejscu jest instrukcja obsługi. Nie jest ona gdzieś tam wciśnięta z boku. Skłania nas to tym samym do przeczytania, jak prawidłowo użytkować dzbanek. Bardzo profesjonalne podejście. Otwieramy. Jak możecie zobaczyć, wszystko w środku jest starannie i w bardzo przemyślany sposób zapakowane. W zestawie znajduje się podstawka oraz oczywiście dzbanek. Zacznę od podstawki, która w zasadzie jest taka sama jak w każdym innym dzbanku elektrycznym. Od spodu znajdują się trzy gumki antypoślizgowe, które spełniają swoją funkcję w 100%. Postawiona podstawka na powierzchni nie ślizga się, dzięki czemu stoi stabilnie w jednym miejscu. Duży plus za to. Kabel zasilający jest zwijany w podstawce i całkowita długość kabla wynosi 65 cm. Myślę, że jest to standardowa i wystarczająca długość, aczkolwiek na pewno znajdą się osoby, które powiedzą, że ten kabel jest za krótki. Obudowa jest wykonana z materiału PP, czyli polipropylenu, który jest wytrzymały, odporny na różne substancje chemiczne, jest bezwonny, a w ramach ciekawostki to tworzywo jest wykorzystywane do produkcji banknotów, dzięki czemu są trwałe. Matowe wykończenie dzbanka jest eleganckie i prestiżowe, a dodatkowo na dzbanku nie pozostawają jakieś brudne ślady, no chyba że naprawdę mamy jakieś tłuste ręce z oleju, ale wtedy wystarczy przetrzeć ściereczką z detergentem i to wszystko bez problemu schodzi. Na rączce znajduje się dobrze wkomponowany wyświetlacz z dwoma dobrze wyczuwalnymi przyciskami gotowania oraz podgrzewania. Jednym z minusów, jakie zauważyłem, to delikatnie skrzypiąca rączka, jeśli nią poruszamy, aczkolwiek jest ergonomiczna, dobrze się trzyma. Powyżej znajduje się przycisk, który po naciśnięciu otwiera klapkę o 45 stopni. Według mnie to jest za mało, żeby wygodnie dolać wody. Trzeba klapkę odsunąć ręką. Powinien być ten przycisk albo dwustopniowy, albo taki, który otwiera klapkę do maksymalnego stopnia, aczkolwiek pewnie będą osoby, którym to nie przeszkadza i w zupełności wystarczy ten kąt otwarcia. Na bocznej ściance mamy podziałkę z poziomem wody, która jest bardzo dobrze widoczna nawet po napełnieniu dzbanka wodą i wydaje mi się, że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ uniemożliwia dodatkowy jakiś tam wyciek. Dzióbek dzbanka jest dobrze zaprojektowany, ponieważ woda leci precyzyjnym ciurkiem prosto do celu i nigdzie się nie rozlewa, co pokażę Wam później w teście praktycznym. Dzbanek już stoi na podstawce i być może byście o tym nie widzieli, gdyby niewidoczny tutaj kabel, ponieważ dzbanek i podstawka tworzą jednolitą bryłę. Jest to wszystko elegancko spasowane, bardzo mi się to podoba i tak jak powiedziałem wcześniej, stabilnie stoi w miejscu. Trzeba naprawdę użyć siły, żeby go
przesunąć. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku, musicie mi wierzyć na słowo. Tymczasem przejdźmy już do praktycznego testu. Na początek ściągamy na telefon aplikację Xiaomi Home. Możemy to zrobić albo zdalnie, albo z kodu QR, który znajduje się na opakowaniu. Aby sparować czajnik z naszym telefonem, musimy przez 3 sekundy przytrzymać przycisk Boil, czyli gotuj. Mamy charakterystyczne piknięcie, miga nam dioda. Oczywiście musi być Bluetooth włączony, ponieważ ten czajnik komunikuje się za pomocą Bluetooth. Dzbanek jest już sparowany z telefonem. Widać aktualną temperaturę wody, jaka jest w dzbanku. Żeby sprawdzić ją bezpośrednio na dzbanku, musimy go najpierw wybudzić, ponieważ ten wyświetlacz nie świeci się przez cały czas. Robimy to poprzez kliknięcie przycisku Boil. 28 stopni, wszystko się zgadza. Jeżeli chodzi o funkcje, jakie oferuje program, jest tutaj wybór 4 trybów temperatury wody. Jedna to jest do zalewania gotowego mleka, 50 stopni. Następnie jest do kaszki jakiejś ryżowej dla dzieci, 70 stopni. Więc myślę, że to jest bardzo przydatne w momencie, gdy ktoś ma dzieci. Kolejne to jest biała herbata, zielona herbata, yerbat, 80 stopni. Jak ktoś lubi pić, bardzo przydatne. No i oczywiście kawa. 90 stopni. Następną funkcją jest funkcja podtrzymywania temperatury wody. Możemy ją ustawić od pół godziny do 12 godzin maksymalnie. No i oczywiście możemy zdalnie ustawić temperaturę wody. Tu już mamy dokładniejszą skalę. Wchodzimy w opcje dodatkowe i mamy warm up to set temperatury, czyli podgrzewanie do zadanej temperatury, którą ustawiamy albo ręcznie, albo wybieramy jeden z tych 4 trybów. Cool down to set temperatur, czyli woda nam się najpierw zagotuje, a później zejdzie do wybranej temperatury. Extended warm up, to znaczy, że gdy zdejmiemy z podstawki dzbanek, położymy ponownie, no to tutaj on się automatycznie włączy, żeby nam podgrzewać do tej zadanej temperatury. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja, z telefonu nie włączymy zdalnie dzbanka, żeby woda nam się zagotowała, czyli wybierając temperaturę w aplikacji, za każdym razem będziemy musieli podejść do dzbanka i włączyć go przyciskiem. Jednak ja za chwilę pokażę Wam taki sposób, gdzie możemy zagotować wodę do wybranej temperatury właśnie za pomocą telefonu. Jeżeli chodzi o korzystanie ze dzbanka oraz jego funkcji, jest to jak najbardziej możliwe bez smartfona i aplikacji. I w tym celu, jeżeli chcemy zagotować na przykład wodę, musimy go wybudzić dowolnym przyciskiem. Wyświetliła nam się aktualna temperatura wody i chcemy zagotować wodę. Wciskamy w tym celu przycisk Boil. I woda zaczyna nam się gotować. Po zagotowaniu jest sygnał dźwiękowy sygnalizujący o tym, że woda jest już gotowa. Jeżeli chodzi o funkcję podgrzewania wody bez wcześniejszego sparowania telefonu ze dzbankiem i korzystania z aplikacji, do wyboru mamy 5 trybów. 50 stopni, 70 stopni, 80 stopni, 90 stopni oraz 40 stopni. Jak sami zauważyliście, mamy pomocnicze piktogramy do każdego z nich. Przykładowo chcemy zaparzyć sobie zieloną herbatę. Parzy się ją w 80 stopniach. Teraz bardzo ważne, jeżeli temperatura wody w dzbanku ma poniżej 40 stopni, dzbanek najpierw zagotuje wodę, a następnie będzie się schładzała do 80 stopni. Gdy już żądana temperatura zostanie osiągnięta, poinformuje nas ten dzbanek sygnałem dźwiękowym i temperatura będzie się utrzymywała przez 12 godzin do momentu dźwignięcia dzbanka z podstawki. Mając telefon sparowany ze dzbankiem oraz aplikację, dzięki jednej opcji możemy dostosować dzbanek do naszych potrzeb. To znaczy, jeżeli do dzbanka nalewamy tylko i wyłącznie przefiltrowaną wodę, ja na przykład wlewam tylko i wyłącznie taką wodę, dzięki czemu nie mam problemu z osadami, kamieniem, a dodatkowo oszczędzam czas, nie czekając, aż woda się ostudzi. Jeżeli również do dzbanka będziecie wlewać tylko i wyłącznie przefiltrowaną wodę i nie ma potrzeby jej wcześniejszego zagotowania, wchodzimy w dodatkowe ustawienia w aplikacji, ustawiamy opcję warm up to set temperatur i od tego momentu to ustawienie jest na stale zapisane w dzbanku i nawet nie mając połączenia telefonu ze dzbankiem, woda za każdym razem będzie się tylko i wyłącznie podgrzewać do wybranej temperatury, nie gotując jej wcześniej, dzięki czemu możemy od razu zaparzyć naszą ulubioną herbatkę, kaszkę i tym podobne. Dodatkowo możemy skrócić czas podtrzymywania temperatury do na przykład pół godziny
godziny lub godziny. Pokażę teraz, jak to wygląda dokładnie w praktyce. Mam tu materę z moją ulubioną yerbą i w tym momencie na przykład nie mam telefonu przy sobie, ale wcześniej ustawiłem te opcje, o których mówiłem wcześniej, czyli warm up to set temperatur, czas podgrzewania pół godziny, wybudzamy dzbanek, ustawiamy temperaturę parzenia yerby, czyli 80 stopni i w tym momencie dzbanek rozpoczyna podgrzewanie. Temperatura wody w dzbanku osiągnęła 80 stopni, tak więc on wyłącza to podgrzewanie. Nie wiem, czy tu widać, akurat jest 81 stopni, tak więc plus minus 1 stopień. Ten termostat, który jest w środku, widać, że dobrze działa i w tym momencie ta temperatura będzie podgrzewana przez pół godziny, ponieważ wcześniej tak ustawiłem, o teraz skoczyło 2 stopnie, 82 stopnie, no tak więc może jest przekłamanie, plus minus 2 stopnie. W każdym razie myślę, że to nie ma większego jakiegoś znaczenia, tych 2 stopni i w tym momencie dźwigamy dzbanek, podgrzewanie się wyłącza i możemy zalać yerbę. Jak widzicie, leci fajnym ciurkiem, prosto do matery. Ciup, rozlało się trochę. Troszeczkę mi się rozlało, no ale nie szkodzi. I jak sami widzicie, właśnie na tym polega ta opcja warm up to set temperatur. I jeżeli byśmy mieli właśnie tą domyślną opcję bez aplikacji i telefonu cool down to set temperatur, to w tym momencie woda najpierw by nam się zagotowała, później ostudziła do tej temperatury 80 stopni i dopiero byśmy mogli zalać naszą yerbę. Tak więc dzięki tej opcji i wlaniu oczywiście wody przefiltrowanej mamy możliwość od razu zaparzenia naszej yerby. Od razu pokażę Wam sposób na podgrzanie lub zagotowanie wody z poziomu telefonu. Ustawiamy czas podtrzymywania temperatury wody na 12 godzin. Temperaturę wody zmieniamy na 40 stopni. Wchodzimy w dodatkowe ustawienia. Włączamy funkcję Extended Warm Up. To oznacza, że jeżeli w tym momencie dźwignęlibyśmy dzbanek i postawimy go z powrotem na podstawce, to funkcja podtrzymywania wody automatycznie się włączy. Oczywiście warunkiem jest to, żeby dzbanek był napełniony wodą. Włączamy funkcję Warm na dzbanku. I jeżeli ustawimy wszystkie te opcje, które mówiłem wcześniej, to jeżeli choć raz w ciągu 12 godzin dźwigniemy dzbanek i odstawimy do podstawki, to możemy w tym momencie tylko dolewać wody i włączać gotowanie z poziomu telefonu. Jak? Bardzo proste, dzbanek jest napełniony przefiltrowaną wodą. W aplikacji mam te wszystkie ustawienia, które pokazywałem wcześniej. Włączyłem funkcję Warm na dzbanku, dzięki czemu temperatura jest podtrzymywana na poziomie 40 stopni. Powiedzmy, mija tam jakiś czas, mam ochotę napić się kawy, przychodzę do kuchni. Dzbanek obsługuje technologię Bluetooth, tak więc telefon musi się znajdować w jego zasięgu. W linii prostej, bez żadnych przeszkód, jest to około 10 metrów. Jeżeli mamy tam jakąś ścianę, no to powiedzmy odległość zmniejsza się do 6-7 metrów. Włączam skrót na menu głównym. Mamy sygnał, który informuje nas o tym, że dzbanek jest połączony z telefonem. Zwiększamy w tym momencie temperaturę wody do 90 stopni, żeby zaparzyć kawę, no i czekamy. Woda osiągnęła żądaną temperaturę, możemy więc zalać kawę. Jak widzicie, strumień leci precyzyjnie do kubka. Odstawiamy dzbanek. Funkcja Warm jest dalej włączona. Żeby się nie utrzymywała ta temperatura 90 stopni przez kolejne 12 godzin, zmniejszamy temperaturę do 40 stopni, w razie czego dolewamy wody i dzbanek utrzymuje tą temperaturę przez kolejne 12 godzin, tak jak ustawiliśmy wcześniej w aplikacji. No i cóż, tak wygląda właśnie gotowanie wody w czajniku za pomocą smartfona.
Ktoś od razu może powiedzieć, że zużycie prądu będzie duże w wypadku włączonej funkcji podtrzymywania temperatury wody i rachunki będą dużo większe. Otóż nie do końca się z tym zgodzę, gdyż dzbanek jest dobrze zaizolowany i długo trzyma temperaturę. Po około godzinie temperatura wody spada o około 3-4 stopnie. Producent podaje, że przy włączonej funkcji podgrzewania temperatury wody na poziomie 90 stopni przez 12 godzin dzbanek zużywa około 0,5 kW. Przy średniej cenie prądu 55 groszy za kilowat. Łatwo jest więc obliczyć, że gdybyśmy używali samej funkcji podgrzewania temperatury wody bez dodatkowego gotowania, do miesięcznego rachunku musimy doliczyć niecałe 9 zł. Powiem szczerze, ja to sprawdziłem, tylko te podgrzewanie temperatury wody miałem na poziomie 40 stopni i według moich obliczeń wyszło mi nawet mniej. No ale wiadomo, to jest zależne od wielu czynników zewnętrznych. W każdym razie, jeżeli ktoś mega dba o ekologię i skrupulatnie wyłącza każdy nieużywany elektryczny sprzęt w domu, to raczej nie będzie korzystał z tej funkcji. Dobra, czas na krótkie podsumowanie. Dzbanek mi się bardzo spodobał, cały czas z niego korzystam. Jeżeli chodzi o design, jest ok, jest elegancki, matowe wykończenie jest całkiem nieźle. To tylko dzbanek, nie będę się też na siłę doszukiwał tam jakichś wad w postaci na przykład skrzypiącej rączki. Czy dzbanek jest smart dzięki możliwości podłączenia telefonu i sterowania za jego pomocą? Być może by był, gdyby posiadał funkcję Wi-Fi zamiast Bluetooth, który ma znacznie ograniczony zasięg. Napiszcie, co Wy o tym myślicie. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Jeżeli macie pomysł na recenzję jakiegoś przedmiotu, który jest w zasięgu mojego cienkiego portfela, napiszcie również w komentarzu, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!